Cześć wszystkim, witajcie na kanale Podróżowanie. Witajcie w naszej serii poradnikowej Jak żyć w wanie. Dzisiejszy odcinek poprowadzę ja i powiem Wam trochę o tym, jak można zarabiać i jak można utrzymać się w trakcie podróżowania. Ostatnio dostaliśmy wiadomość jednego z naszych widzów, który pisał, że jesteśmy wielkimi szczęściarzami, mamy pracę zdalną i że nie każdy tak ma. Otóż ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że to nie jest kwestia szczęścia, a kwestia po prostu przygotowania i pracy. I wydaje mi się, że każdy może pracować zdalnie przez laptopa, albo każdy może znaleźć sposób na zarabianie w trakcie podróży. I dzisiaj kilka pomysłów w tym temacie Wam opowiem. Oczywiście to nie jest tak, że ta praca zdalna, czy te pomysły nagle się pojawią i gotowe rozwiązania zostaną Wam podadzone na tacy. Niestety zazwyczaj jest to kwestia właśnie przygotowania, wcześniejszej pracy i powolnego czasami dążenia do tego, aby zarabiać w sposób, jaki się chce, jaki się wybrało. Oczywiście bardzo dobrym pomysłem na sam początek, jeśli planujecie dużą podróż, jest po prostu oszczędzanie. I my tak zrobiliśmy. Pierwsze 10 miesięcy żyliśmy za oszczędności, które gromadziliśmy bardzo intensywnie pół roku wcześniej, a tak mniej intensywnie po prostu odkładaliśmy pieniądze przez prawie rok. Także to jest bardzo dobry początek. Natomiast potem ja widzę jakby dwie takie opcje, dwie ścieżki. Jest to zarabianie offline, czyli zarabianie fizycznie w miejscu, w którym jesteście, albo zarabianie online, czyli zostanie tak zwanym digital nomad, czyli wykorzystywanie swoich umiejętności i oferowanie swojej pracy przez internet, przez laptopa. Praca offline, czyli praca w danym miejscu, gdzie jesteśmy, fizyczna. Pierwszym takim pomysłem, wydaje mi się bardzo oczywistym, jest wykorzystanie swojego samochodu. Jeśli mieszkacie w vanie, jeśli macie troszeczkę przestrzeni, która tam została, warto pomyśleć, czy nie zaangażować w zarabianie właśnie auta. Co to mogłoby być? Na początek taki pierwszy przykład, który mi przychodzi, to jest wykorzystywanie swojego samochodu do przewozów. Jeśli macie trochę miejsca w bagażniku, nic nie stoi na przeszkodzie, abyście sprawdzili, czy ktoś nie potrzebuje czegoś przewieźć z miejsca do miejsca, które jedziecie. Drugim pomysłem jest na przykład wypożyczenie sprzętu sportowego. Wyobrażam sobie, że parę desek SUP, które są jakby bez powietrza, mogłyby tam spokojnie wejść do środka, do bagażnika i wypożyczać sprzęt sportowy. Jeśli na jakiś czas zatrzymujesz się w miejscu, które lubisz, które znasz i lubisz interakcję z ludźmi, możesz zostać pilotem wycieczek. Pracy możesz poszukać w biurze albo w tych organizacjach zwanych free walk tours, albo możesz sam gdzieś ogłosić swoje usługi. Jeśli znasz jakiś język obcy, jeśli znasz na przykład język angielski, możesz zostać nauczycielem lub korepetytorem. Możesz poszukać pracy w jakiejś szkole, w organizacji albo po prostu prywatnie umawiać się na korepetycje. Wiem, że teraz bardzo popularną formą są także rozmowy. Po prostu siadacie i rozmawiacie sobie po angielsku czy tam w danym języku i na takie rozmowy można się umawiać przez internet, na przykład przez Meetup albo przez jakiś odpowiedni Gumtree. Kiedy podróżujecie w sezonie turystycznym, w miejscach, gdzie jest dużo turystów, bardzo pożądaną i poszukiwaną pracą jest tak zwany naganiacz, kiedy na przykład, nie wiem, zapraszacie gości do kawiarni albo na jakąś atrakcję turystyczną. Podobnym pomysłem jest zostanie instruktorem sportowym. Jeśli umiecie uprawiać jakiś sport, jeśli jesteście w tym dobrzy, na przykład w surfingu, nic nie stoi na przeszkodzie, abyście pojechali nad morze i tam znaleźli sobie uczniów. Kolejnym pomysłem jest praca na farmie. Jest to pomysł, który my z Łukaszem rozważaliśmy i który właściwie dalej rozważamy. Jest taka opcja, że kiedyś się zatrzymamy na jakiejś farmie, żeby popracować. Różni hodowcy, różni farmerzy zwierząt, a także i roślin potrzebują rąk do pracy, także jest opcja właśnie załapać się na jakiejś farmie i popracować. Są strony internetowe, które łączą takie osoby pracodawców z podróżnikami i kilka takich stron zostawimy Wam pod spodem w opisie. Kolejnym pomysłem, mniej popularnym w Polsce, ale bardzo popularnym w Stanach Zjednoczonych i Australii, jest praca na kempingu. Również są strony internetowe, które łączą właścicieli kempingów z podróżnikami i ci podróżnicy przyjeżdżają, robią co trzeba, pracują na przykład na recepcji albo sprzątają i kiedy wykonają swoją pracę, po paru miesiącach ruszają dalej. Fajna opcja, jeśli wybieracie się właśnie w któryś z tamtych krajów. Inną opcją jest praca na festiwalu. Zazwyczaj przy mniejszych festiwalach nie dostaniecie może za to pieniędzy, ale wtedy możecie zatrzymać się na tym festiwalu i troszeczkę się tam pokręcić, skorzystać z tego, co oferuje festiwal. Natomiast wydaje mi się, że jeśli uderzycie do tych największych festiwali, jest opcja, że za swoją pracę dostaniecie także wynagrodzenie. Masażysta, taki fach w ręku, dosłownie można powiedzieć. Warto rozważyć, jeśli jeszcze nim nie jesteście, a jeśli
lubicie kontakt z ludźmi. Ja wyobrażam sobie, że masować można nawet w busie, można sobie to jakoś tam fajnie zorganizować. Mam w głowie także takie obrazki z galerii różnych handlowych, gdzie panie masują tutaj ramiona, więc wydaje mi się, że można to tak naprawdę robić wszędzie. Kolejnym pomysłem bliskim mojemu sercu jest bycie tatuatorem. Ja obserwuję kilku tatuatorów na Instagramie i widzę, że oni bardzo często właśnie podróżują od kraju do kraju, od miasta do miasta i tam zatrzymują się w różnych studiach i oferują swoje talenty, swoje usługi. Także spokojnie można to połączyć z życiem w wanie. Kolejnym takim zajęciem jest zostanie sprzedawcą. Ale nie chodzi mi o sprzedawcę w sklepie, a o takiego sprzedawcę, który ma swój kramik ze sobą w takim oto busiku albo w kamperku i jeździ od festiwalu do festiwalu, od marketu do marketu i tam sprzedaje swoje towary. Do głowy przychodzi mi na przykład Madzia Bohohoho, która ma swój sklepik z biżuterią i właśnie ze swoją ręcznie wyrabianą biżuterią jeździ po Polsce. Kolejnym pomysłem, jeśli macie jakieś talenty, jeśli umiecie grać na gitarze, tańczyć, kręcić pojkami, możecie zawsze zostać ulicznym artystą, czyli pokazywać swoje umiejętności, swoje talenty ludziom, którzy spacerują po ulicach wielkich miast i w ten sposób zarabiać. Wiem, że w niektórych krajach naprawdę całkiem nieźle można na tym wyjść. Kolejnym pomysłem, o którym jeszcze nie wspomniałam, jest dosyć oczywisty, jest praca sezonowa. To znaczy wyjechanie w jakieś miejsce, zatrzymanie się tam na kilka miesięcy i popracowanie, żeby sobie podreperować budżet. Opcji jest mnóstwo. Są także strony, które właśnie łączą różnych podróżników z pracodawcami. Ja sama kiedyś korzystałam z takiego programu nazwanego Camp America. Wyjechałam do Stanów, pracowałam na obozie z dzieciakami przez 2 miesiące, pracowałam w kuchni, wydawałam jedzenie i w ten sposób zarobiłam sobie na podróż po Ameryce. Kolejnym pomysłem, jeśli jesteście podróżnikami i jeśli macie już zgromadzone jakieś doświadczenia i ciekawe historie, możecie opowiadać o swoich podróżach i zorganizować różnego rodzaju spotkania podróżnicze. Możecie to zrobić sami, możecie uderzyć do jakichś lokalnych klubów podróżnika lub jakichś organizacji i w ten sposób opowiadać i zarabiać na swojej pasji. Ostatnim pomysłem, który Wam chcę powiedzieć, już nie jest stricte nastawiony może na zarabianie, ale bardziej na jakby spełnienie siebie i na stworzenie sobie takiego miejsca wypadowego do zwiedzania i jest to wolontariat. Są różne strony i organizacje, które łączą podróżników, wolontariuszy właśnie z tymi organizacjami i te strony podamy Wam również w opisie poniżej. Wydaje mi się, że jest to fajne właśnie, aby stworzyć sobie taką bazę, móc się gdzieś zatrzymać. Zazwyczaj za tą pracę na wolontariacie dostajecie jakieś jedzenie, czasami miejsce do spania. No i właśnie w ten sposób tworzycie sobie bazę, poznajecie ludzi i możecie podróżować po okolicy. Zmiana miejsca, bo teraz przechodzimy do drugiej części, czyli do zarabiania za pomocą komputera. Czyli zostanie digital nomad, jak się to teraz pięknie nazywa. Pierwszym pomysłem jest zostanie tak zwanym marketing freelancer. Jeśli znacie się na marketingu, jeśli umiecie prowadzić social media, jeśli umiecie sprawić, by o jakimś projekcie stało się głośno i zgromadzić wokół siebie społeczność, warto jest to rozważyć, bo wiele marek, a także nawet osób prywatnych potrzebują osób, które będą się właśnie zajmować marketingiem w internecie. Drugi pomysł to zostanie korepetytorem lub nauczycielem na przykład języka i analogicznie, tak jak mówiłam wcześniej w tamtym zestawieniu, tutaj możecie oferować swoją pracę przez internet, na przykład spotykać się ze swoimi uczniami za pomocą Skype'a albo z większą grupą ludzi za pomocą webinarów. Osoby, które pasjonują się fotografią, robieniem zdjęć, mają sprawę jakby ułatwioną, bo mogą właśnie tą swoją pracę, robienie zdjęć przekuć na zarobek, oferować swoje zdjęcia jakimś firmom, magazynom, blogerom, albo sprzedawać je do tak zwanych stoków. Jeśli znasz się dobrze na organizowaniu podróży, jeśli wiesz, jak zabukować fajne, tanie loty, a potem znaleźć fajny hotel, możesz pomagać w organizacji swoich podróży innym ludziom i zostać tak zwanym konsultantem podróży. To możesz oczywiście wykonywać online. Oczywistym zawodem i jakby chyba najbardziej pożądanym dzisiaj jest bycie programistą. Ktoś, kto umie pisać w tych tajemniczych językach i sprawiać, że w internecie pojawiają się rzeczy, może pracować właśnie praktycznie z każdego miejsca na świecie i zarabiać całkiem niezłe pieniądze. Analogicznym stanowiskiem jest grafik komputerowy. Jeśli wiecie, jak rysować w internetach, jeśli wiecie, jak stworzyć piękne grafiki, swoją pracę możecie wykonywać jako freelancer, czyli właśnie na zlecenie, albo możecie dogadać się z jakąś firmą, w której na przykład teraz pracujecie i powoli przechodzić na pracę zdalną. Kolejnym pomysłem jest copywriter. Jeśli umiecie fajnie pisać, jeśli umiecie pisać dobre teksty i takie teksty, które jeszcze zachowują te różne zasady SEO, wtedy możecie oferować swoją pracę właśnie online. Podobnym pomysłem, natomiast troszkę od drugiej strony, jest korektor, czyli jeśli znacie się na zasadach poprawnej pisowni, możecie sprawdzać teksty innych ludzi. Następny pomysł to wirtualny asystent. Jest to taka osoba, która
Dostaję zadania od innych ludzi, od jakichś biznesmenów, a niekoniecznie biznesmenów, po prostu od innych ludzi i robię za nich jakieś papierkowe roboty, które, albo prace, na które oni nie mają czasu. I często są to researche, albo jest to pisanie e-maili. Dość popularną dzisiaj formą jest prowadzenie swojego bloga, vloga albo Instagrama. Oczywiście potrzeba do tego pewnego nakładu pracy, ale jest to możliwe, żeby w przyszłości utrzymywać się ze swojej pasji. Nie musi to być koniecznie blog czy vlog podróżniczy. Jeśli umiecie, jesteście dobrzy w jakiejś dziedzinie, możecie właśnie o tym opowiadać, możecie uczyć także innych ludzi. O tym, jak zarabiać na blogu, vlogu i tak dalej, to jest w ogóle osobna jeszcze historia, ale fajne pomysły możecie znaleźć na przykład u Busem Przez Świat na ich vlogu. Oni właśnie piszą o tym, jak zarabiać za pomocą takich kanałów. Jeśli prowadzicie vloga albo jeśli waszą pasją jest nagrywanie, możecie nagrywać na zlecenie. Mam w głowie taką historię, którą opisywał kiedyś Karol Werner, który zatrzymał się chyba w jakiejś agroturystyce, w jakimś domu gdzieś w górach i właśnie tam właściciel tego domu poprosił Karola, kiedy zobaczył, że Karol nagrywa, poprosił go, aby nagrał mu parę jakichś ładnych scen właśnie jego domu i okolicy i on potem sobie te nagrania wykorzystywał w swoich social mediach jako promocję właśnie swojego miejsca, swojego domku. Także jest to fajna opcja do wykorzystania, jeśli już nagrywacie. Kolejny pomysł to bycie montażystą. Jeśli umiecie z kolei właśnie montować filmy, jeśli jest to wasza pasja, nic nie stoi na przeszkodzie, abyście montowali na laptopie ze swojego busika. Jeśli natomiast waszą pasją jest poker, możecie spróbować swoich sił w turniejach online i właśnie w ten sposób możecie spróbować się utrzymywać. Coś, co my lubimy bardzo robić podczas naszej podróży, to słuchanie podcastów i z tego, co wiem, z tego, co słyszałam, na podcastach również da się zarabiać. Więc jeśli lubicie mówić, lubicie się nagrywać, podcasty są dla was. Kolejnym pomysłem jest tak zwany crowdfunding, czyli zbieranie pieniędzy od innych ludzi. Wydaje mi się, że ma to jakby rację bytu w momencie, kiedy wasza podróż jest na przykład, przyświeca jej jakiś cel, albo sprawia, że wiele ludzi się z nią identyfikuje. Wtedy możecie spróbować odpalić swój pomysł na Patronite i tam zbierać środki, fundusze właśnie na waszą podróż. Kolejnym dosyć podobnym pomysłem do poprzedniego, aczkolwiek trochę odwróconym, jest sponsoring, jest znalezienie sobie sponsora, czyli zamiast od grupy ludzi zbieramy kasę od jednej osoby. I także w tym wypadku wydaje mi się, że rację bytu ma taka podróż, taka idea, która sprawi, że ten sponsor też jakoś na tym skorzysta. To znaczy, będzie to na przykład, będzie tej waszej podróży przyświecał jakiś wyższy cel i sponsor stwierdzi, że tak, chce wam pomóc, albo wasza podróż będzie nagłośniona w mediach i wtedy sponsor gdzieś tam będzie miał okazję, żeby się pokazać i podpiąć pod ten wasz projekt. Dla mnie takim pomysłem, z którym ostatnio się spotkałam, jest pomysł Tomka, którego poznaliśmy na Slot Arcie. Tomek założył taką stronkę, tego jeszcze nie robiłem. Co więcej, Tomek kupił sobie wielki stary samochód, ciężarówkę, która była kiedyś karetką, przerabia go na kampera i tym starym ma zamiar przejechać starą trasę Paryżu-Dakar. Także jestem przekonana, że o Tomku jeszcze usłyszycie i o jego całym pomyśle. I jestem przekonana, że jeśli Tomek chciałby, bez problemu mógłby znaleźć sponsora właśnie na tę swoją podróż. Kolejnym pomysłem bazującym na waszym doświadczeniu jest zostanie mentorem. Jeśli na przykład od pewnego czasu udało wam się już zmienić wasze życie na wasze wymarzone życie, na przykład jeździcie już w vanie, możecie wtedy zacząć pomagać innym ludziom w przejściu tego całego procesu od punktu A do punktu B, czyli odrzucenia swojego starego życia do rozpoczęcia życia swoich marzeń. Wiemy, że da się tak robić, bo obserwujemy takich vlogerów, którzy nazywają się World Towning. Jest to amerykańska rodzina, która od 4 lat żyje w podróży, która zamieniła właśnie swoje stare życie na podróż i która uczy swoje dzieciaki także z domu, zdalnie. Także oni teraz pomagają innym rodzinom, które właśnie chciałyby zacząć tak żyć. Jeśli jesteś psychologiem albo trenerem osobistym, coachem, psychoterapeutą, możesz swoje usługi oferować online, spotykać się ze swoimi klientami właśnie przez Skype'a. Kolejnym pomysłem, który podpatrzyłam u chyba amerykańskiej blogerki, nie pamiętam do końca jak ona się nazywała, wiem, że żyje na Bali i od kilku lat żyje już w podróży, jest gra na giełdzie. Ona właśnie powiedziała, że przez pewien czas najpierw inwestowała małe kwoty pieniędzy, a potem powoli, kiedy zaczyna to rozumieć, troszeczkę je powiększała. Nie są to jakieś duże pieniądze, natomiast ona mówi, że jest w stanie właśnie się utrzymać z tej gry na giełdzie na Bali. Powoli zbliżamy się do końca i teraz na końcu dalej, jeszcze zostając w tej strefie online, podam wam kilka pomysłów, które za pomocą internetu możecie raz puścić w ruch i potem tylko tak naprawdę kontrolować, czy wszystko działa i gra. Czyli to jest jakby praca, duża praca wykonywana raz, a potem jakby już tylko sprawowanie nad tym wszystkim kontroli.
I pierwszym takim moim pomysłem jest sklep online. Trzeba by było na pewno dobrze się do tego przygotować, ale wydaje mi się, że jest opcja, że mając jakby magazyn z produktami, magazyn, który ktoś Wam prowadzi i osobę, która Wam potem będzie to dystrybuować, możecie spokojnie taki sklepik odpalić raz i potem po prostu utrzymywać się z tego, co on przynosi. Do głowy przychodzą Busem przez świat, którzy właśnie sprzedają w ten sposób swoje mapki z drapki i od pewnego czasu im się to po prostu kręci, a oni tym sklepem jakby fizycznie się już nie zajmują. Jeśli macie mieszkanie i przeprowadzacie się do Busa, nie sprzedawajcie go, możecie je wynająć. Możecie je wynająć długoterminowo jakimś lokatorom, studentom, albo możecie pozostawić je firmie, która w Waszym imieniu będzie wynajmować je turystom, na przykład przez Airbnb. Jeśli natomiast chcecie się pozbyć tego mieszkania, warto zainwestować te pieniądze, które będziecie z niego mieli. Albo jeśli macie jakieś duże oszczędności, warto rozważyć zainwestowanie tak, żeby potem w przyszłości móc żyć z dywidend. Kolejnym takim pomysłem jest stworzenie książki bądź e-booka. Jeśli lubicie i umiecie pisać, jeśli macie jakąś wiedzę, którą możecie się podzielić, albo historię do opowiedzenia, napiszcie książkę. I ostatnim pomysłem jest stworzenie kursu online. Jeśli macie jakąś wiedzę, którą chcielibyście się podzielić z innymi ludźmi, jeśli macie jakieś pomysły na ułatwienie innym ludziom życia, możecie to wszystko zebrać właśnie w formę kursu. No i to by było na tyle. To są tylko pomysły, inspiracje czerpane z naszego doświadczenia, a także z doświadczenia innych ludzi. Lista nie jest zamknięta i jeśli Wam przychodzi coś ciekawego do głowy, jakieś fajne zajęcie, które można robić w trakcie podróży, to wpiszcie je w komentarz. Stworzymy taką bazę dla innych ludzi. Na koniec chciałam Was jeszcze zostawić z garścią inspiracji, podpowiedzieć Wam miejsca, gdzie możecie szukać tych inspiracji i gdzie szukaliśmy ich my, gdzie szukaliśmy pomysłów właśnie na to, jak utrzymać się w trakcie podróży. No i przede wszystkim obserwując innych digital nomads, na naszym polskim rynku są to na przykład Busem przez świat wspominani, Kołem się toczy, Globstory, Krzysztof Gonciarz, a jedną z takich zagranicznych vlogerek, którą ja osobiście uwielbiam i obserwuję od lat, jest Sorel Amor. Można także oczywiście udać się w stronę blogerów niekoniecznie podróżniczych, ale blogerów i vlogerów, którzy mówią w ogóle o tym, jak zarabiać, jak stworzyć swój biznes. I jest to na przykład Michał Szafrański albo Mirek Brunejko. Warto udać się na różne strony internetowe, które właśnie opowiadają o tym, jak żyć w podróży, jak zarabiać, jak znaleźć pracę zdalną i są to na przykład cyfrowinowadzi.pl. Inspiracje na pewno znajdziecie także na różnych wydarzeniach, które gromadzą twórców internetowych i są to na przykład C-Blogger z Łódź albo Influencer Live Poznań. I na sam koniec mój ulubiony temat, czyli książki. Książka, która chyba najbardziej może pomóc w kwestii jakby zarabiania w inny sposób niż tradycyjna praca, jest 4-godzinny tydzień pracy Tima Ferrisa, a także książki, wydaje mi się, że większość książek Briana Tracy. Tutaj mam zapisaną Potęgę pewności siebie. Brian Tracy pisze właśnie o tym, jak stawiać sobie cele, jak te cele realizować. Także na pewno Wam także pomoże. Nasi polscy blogerzy i vlogerzy. Michał Szafrański napisał książkę Zaufanie, czyli waluta przyszłości. A Karol Werner z vloga Kołem się toczy napisał książkę Zarabianie na podróżach. I my te książki przeczytaliśmy, są one bardzo pomocne, dają fajne narzędzia i fajne pomysły. I ostatnią książką, którą już wielokrotnie Wam polecałam, jest Droga artysty Julie Cameron. Nie jest to książka stricte o zarabianiu, ale książka o tym, jak odnaleźć swoje pasje i jak podążać za tymi pasjami. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten vlog Was zainspiruje. Mam nadzieję, że ten vlog zostawi Was z jakimiś fajnymi pomysłami. Jeśli Wam się podobało, dajcie nam łapkę w górę. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zasubskrybujcie nas. To jest dla nas taki feedback, że lubicie to, co robimy, lubicie naszą twórczość. A jeśli chcecie jeszcze do tego otrzymywać powiadomienia za każdym razem, kiedy opublikujemy jakiś filmik, to możecie nacisnąć ikonę dzwoneczka. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Życzymy Wam pięknego dnia, wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten odcinek. Cześć!